Pozwoliłem sobie usiąść na ławeczce obok założyciela uzdrowiska. Jak widać na tabliczce, jest to Maurycy Jan Nepomucen, hrabia Saint-Genois-d'Annecourt. Urodził się w 1816 roku, a zmarł w 1886. On to w 1862 roku złożył odpowiednie dokumenty do urzędu, który z kolei wydał patent na organizowanie uzdrowiska w Jaworzu. Troszeczkę z historii uzdrowiska. Mianowicie w 1857 roku, gdy umiera Filip Ludwik, Jaworzem zawiaduje jego syn Maurycy Jan Nepomucen, to jest drugi hrabia, 11 baron Rzeszy Saint-Genois-d'Annecourt. On zawiaduje Jaworzem w imieniu swojego syna Filipa Ernsta, który w tym czasie miał 13 lat. I tak sobie dziadek umyślił, że przekazał dobra swoje bezpośrednio wnukowi. Maurycy ukończył gimnazjum w Cieszynie, a następnie Uniwersytet Wiedeński Cesarsko-Królewski. Na dworze cesarsko-królewskim był szambelanem. Po śmierci swojego ojca jednak zajął się gospodarowaniem na majątku, który odziedziczył jego syn. Było to nie tylko Jaworze, ale i wiele okolicznych wiosek na Morawach, na Śląsku Cieszyńskim, nawet w Makowie Podhalańskim. Ale również zainteresował się warunkami klimatycznymi Jaworza pod względem uzdrowiskowym. I tak po 2 latach spełnił warunki narzucone przez Urząd Krajowy w Opawie, które musiał spełnić, żeby w Jaworzu powstało uzdrowisko. A było to między innymi przystosowanie pałacu i oficyny prawej na zakład kąpielowy oraz lewej domu Filipa do celów uzdrowiskowych. Uporządkowanie parku, wykonanie odpowiednich ścieżek, zbudowanie właśnie tutaj w tym budynku, utworzenie poczty oraz telegrafu. Również w Jaworzu należało zastosować oświetlenie. Było to oświetlenie gazowe. Ale jedną z najważniejszych warunków to jest to, że musiał zakupić 100 owiec specjalnej rasy oraz zorganizować ich górską hodowlę. I tak po spełnieniu tych wszystkich warunków 11 czerwca 1862 roku otrzymuje patent, na podstawie którego może utworzyć w Jaworzu kurort. Pierwszym lekarzem uzdrowiskowym był Maurycy Szor. W owym czasie w Jaworzu leczono mulką. Był to napój, a dla pańskich to była żentyca. Leczono choroby układu pokarmowego, choroby niestrawności żołądka, nawet w początkowym czasie choroby gruźlicy. W pierwszym roku działalności uzdrowiska Jaworze odwiedziło 148 kuracjuszy. Byli to ludzie różnej profesji i z różnych stron. Ze Śląska, z Moraw, z Galicji, z Kongresówki, z Prus, nawet z Dolnej Austrii. Dzisiaj można znaleźć w Archiwum Ziemskim w Opawie listy personalne kuracjuszy na poszczególnych turnusach i w poszczególnych latach. I można z tego wnioskować, że co roku ich przybywało. Przekazując pałac, Maurycy musiał przenieść z rodziną się do Baden, do willi, którą wcześniej zakupił jego ojciec Filip Ludwik. Ale pomimo tego bardzo często przebywał w Jaworzu i pilnował działalności uzdrowiska. Już w 1862 roku w lipcu w tygodniku cieszyńskim Sylezja został wydrukowany artykuł pod tytułem Kawa na łonie natury w uzdrowisku Jaworze. W tym artykule czytamy następujący fragment.
Właściciel majątku ziemskiego, hrabia Saint-Genois, zdając sobie sprawę z doskonałego położenia Jaworza i jego korzystnych warunków klimatycznych, utworzył tu zakład leczenia żętycą. Można powiedzieć, że do przyjemnych doznań pobytu w zakładzie zaliczyć trzeba przede wszystkim panującą tu atmosferę, która, nie będąc ograniczona jakimikolwiek konwenansami, zezwalała na bezpośrednie, towarzyskie kontakty zarówno z gośćmi kuracyjnymi, jak i z miejscowymi rodzinami. Z której by strony na to nie spojrzeć, jest to poprzez uprzejmą gościnność gospodarzy wyborny dom. Również ciekawostką jest notatka z roku 1877 w broszurce wydawanej w serii Biblioteki Uzdrowisk, która została wydana w Wiedniu, a mianowicie: dowodem doskonałych higienicznych warunków Jaworza mogą być okoliczności związane z wybuchem w 1873 roku w Krakowie i okolicy epidemii cholery. W Jaworzu zaroiło się od uciekających z krakowskiego ludzi. Pomimo natłoku nie było ani jednego przypadku zachorowań na tą straszną chorobę. W tym artykule również odnotowano, jakie słynące już z pewnej popularności Jaworze posiadało budowle, mianowicie kościoły i plebanie, ewangelicko-augsburską i rzymsko-katolicką, pałac, oficyny kołopałacowe, wspaniały park, dom kuracyjny, wille, Moritzwille, Anna Villa oraz Wilhelmswilla. Posiadało również gospody pod Młyńską Kępą i Simachowicza. Były to gospody z restauracjami izraelskimi oraz gospodę u Schlauera. Również gospodę przydrożną, która jest obecnie się mieściłaby przy ulicy Cieszyńskiej, gdzie była posterunek żandarmerii oraz stajnie na 40 koni. Wybudowano również dom, w którym mieści się telegraf i poczta. Do rozwoju Jaworza niewątpliwie przyczyniła się kolej i wybudowanie stacji kolejowej, gdzie mogli wygodnie pociągiem dojeżdżać kuracjusze, a ze stacji byli wożeni kolasami do uzdrowiska. Również zatrudniono lekarzy specjalistów, którzy zastosowali innowacyjne metody leczenia. Już nie tylko picie żętycy, czy kąpiele igliwowe, żelaziste, czy zimne w tak zwanym stawie farnym, ale stosowali energoterapię, kąpiele borowinowe oraz inhalacje. W tym okresie w Jaworzu leczono takie choroby jak nerwice, choroby układu pokarmowego, układu żołądkowego, reumatyzm, artretyzm i wiele, wiele innych. Ale kuracjusze w Jaworzu nie tylko się leczyli, mieli wiele przyjemności. Przed pałacem odbywały się koncerty, odbywały się również wieczorki taneczne. Mieli do dyspozycji kręgielnie, mieli do dyspozycji pokój bilardowy, czytelnię z pianinem. Również chodzili na wycieczki po parku, wspaniałym parku, gdzie można było podziwiać wiele egzotycznych drzew. Chodzili również na wycieczki po Jaworzu, podziwiając jego uroki. Ale również organizowano wycieczki poza Jaworze, na przykład do Rudzicy, gdzie wycieczka i przejażdżka kolasą była uwieńczona pięknymi widokami na Beskid Śląski. Jeździli również do Doliny Luizy, obecna Dolina Wapienicy koło Zapory. W roku 1886 umiera założyciel uzdrowiska Maurycy Jan Nepomucen, zwany Moritzem. Obowiązki prowadzenia uzdrowiska przejmują zarządcy. Pierwsze Edward Kwizda, a następnie Karol Forner, ponieważ syn Maurycego mieszka w Hiszpanii, gdzie
wraz z rodziną przebywa od swojego ślubu. Stoimy przed willą Gwizdy, zarządcy uzdrowiska po śmierci jego założyciela Maurycego Saint-Genoix. Nadmiernie niegospodarne i wytworne życie hrabiego Filipa Ernesta spowodowało to, że został utracony prawie cały majątek, który został mu przekazany, oraz w 1906 roku Jaworze zostało sprzedane, kupił je hrabia Larysz. Jednak po zakupie Jaworza hrabia Larysz mało interesował się jego walorami uzdrowiskowymi i nie spełnił warunków, które mu nakazał Urząd Krajowy w Opawie. W 1909 roku Jaworze traci status uzdrowiska. Ale po I wojnie światowej i po powrocie z wojska Zygmunta Czopa, który był lekarzem na przełomie wieków w uzdrowisku, po porozumieniu jego z ówczesnym właścicielem Jaworza, synem kupującego, Henrykiem Laryszem, zakładają w Jaworzu zakład leczniczy. Skorzystali z budynków oraz z urządzeń, które zostały po dawnym uzdrowisku. Jaworze znowu zaczyna pełnić funkcję uzdrowiska. Tętni życiem, przyjeżdżają kuracjusze. Jednak Zygmunt Czop umiera w 1923 roku i funkcję prowadzenia uzdrowiska pod względem organizacyjnym przejął jego syn Jerzy, a sprawą leczenia zajął się lekarz Henryk Boryniok. W Jaworzu mieszka również kuzyn Jerzego Czopa, Jerzy Stawro. Jego ojciec był Grekiem. Obaj bardzo przystojni. Ich kultura osobista i prowadzenie życia kulturalnego w Jaworzu, w uzdrowisku, przyciąga wiele kuracjuszy, a szczególnie kuracjuszek. Wielką miłość znalazła tutaj właśnie Maria Dąbrowska. W roku 1927 powstaje sanatorium ubezpieczalni dla kobiet. Natomiast w latach 1933 i 34 zostaje wybudowane sanatorium dla dzieci. Jest to drugie sanatorium na Śląsku po sanatorium w Istebnej. Mimo tego, że Jaworze już nie miało statusu uzdrowiska, to jeszcze w 1937 roku w przewodniku po uzdrowiskach polskich widnieje Jaworze jako uzdrowisko oraz przedstawione są tam choroby leczone w Jaworzu. Po II wojnie światowej istnieje tutaj na tym terenie sanatorium dla dorosłych. Natomiast sanatorium, o którym wspominałem wcześniej, dla dzieci funkcjonuje nadal jako sanatorium przeciwgruźliczym. Proszę Państwa, w latach 70. robiono starania, żeby Jaworze nazywało się Jaworze Zdrój. Niestety nie doszło do tego. Natomiast w obecnym czasie również władze gminy starają się o to, by Jaworzu znowu nadać status uzdrowiska.